Pani marszałek, Wysoka Izbo, to kolejna ustawa obecnego rządu, która wprost ograniczy dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Zaproponowane w niej rozwiązanie spowoduje, że wszystkie grunty położone na obszarze części lotniczych, lotnisk użytku publicznego będą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Nie dość, że zwolnienie nie będzie uzależnione od tego, czy cały obszar będzie w użytkowaniu publicznym w sensie faktycznego funkcjonowania i powszechnej dostępności, to dodatkowo obszar gruntów objętych zwolnieniem będzie de facto zależał od decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jak można było stworzyć takie prawo bez żadnej rekompensaty dla samorządów z tego tytułu? Dlaczego w uzasadnieniu do tego projektu nie oszacowano skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego? Dlaczego tak nie lubicie samorządów? Mam nadzieję, że wniesiona poprawka przez Koalicję Obywatelską zostanie uwzględniona. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.